widzowie, minął tydzień od ostatniego odcinka z wyciągania miecza w Robloxie. To wszystko za sprawą tego, że musiałem wbić miliard pucharków, czyli wygranych, oraz oczywiście mnóstwo siły, żeby pokonać kolejnych bossów. Dlatego też w tym odcinku wydałem jakieś 2000 robuxów i dzięki temu otworzyłem kilkaset jajek, odblokowałem nowy świat, a dodatkowo przez to, że jest aktualizacja, to przybyło jeszcze kilku nowych bossów oraz nowe fajne pety, które można skraftować jak w Minecrafcie. Nie przewijaj tego filmu, a jeżeli grasz w Stumble Guys, to raz na tydzień wpisuj kod ABRA. Okej, spędziłem, słuchajcie, 24 godziny, żeby tutaj rozwalać tego typa. Popatrzcie, ile mamy siły w wyciąganiu miecza i dodatkowo ile mamy tutaj wygranych. Zmieniło się naprawdę sporo, bo zauważcie, tutaj wyciągnij miecz w Robloxie. Nagle mam wyposażonych, słuchajcie, ile petów? 7 czy coś takiego? Tak, zapłaciłem Robuxy, żeby mieć więcej tych petów. Dodatkowo zrobiłem bardzo dużo odrodzeń, ale mamy update, bo serio, są to jakieś craftingi na nowe pety i tak dalej. Dawajcie, skraftujemy sobie takiego Evil Spidera i zobaczymy, słuchajcie, na ile on jest dobry. Jak kliknę Equip Best, to chyba nam się nie zalicza, bo Evil Spider ma 50, ale jakbyśmy, słuchajcie, skraftowali tego więcej, o, to możemy zrobić na złoto i jakiegoś dużego. Dawajcie, ty, to jest dobry pomysł, żebyśmy... Nie da się zrobić go na złoto, ale jazda, to tego się nie spodziewałem. Poodbierałem tutaj troszeczkę, słuchajcie, pecików także za darmo i popatrzcie, na przykład ten Boshiro, czy jak mu tam, on ma tutaj 70 siły i faktycznie go w tym momencie używam. Ale żeby tego było mało, to słuchajcie, w tym kraftowaniu zróbmy sobie Evil Pumpkin, bo tu w ogóle był update, są, słuchajcie, bossy jakieś nowe. Tu na przykład tego gościa nie było, w tamtym świecie też jest nowy gość, w tym poprzednim. Tutaj jak wrócimy się do zamku, popatrzcie, tu jest na przykład gość, którego wcześniej nie było, więc go rozwalamy. Oczywiście to nie będzie żaden problem, bo popatrzcie, teraz lol, ciachamy go, let's go. To jest mega fajne. Uuu, dostałem, słuchajcie, do kraftowania tutaj takiego gościa. No dobra, spoko, ale my skraftowaliśmy sobie Evil Pumpkina i teraz jak kliknę Equip Best, to słuchajcie, czy Evil Pumpkin się zalicza? Tak, i on ma, słuchajcie, 65 siły. No to ładnie, ale to nie wszystko, bo popatrzcie, mam tutaj Sakura Aura Special i teraz kraftuję go. Teraz go wyposażymy i zobaczmy, na ile, słuchajcie, on jest sztosem. Nie wyposażył się, co? Dobra, rozumiem, to chyba nie jest pet, tylko to jest aura i ta aura sprawia, że mamy, słuchajcie, więcej siły podczas zbierania. Popatrzcie, jak dam auto train on, to mamy 372 tysiące na kliknięcie, a jak to wyłączę, to mamy, słuchajcie, po 297, czyli robi to robotę. Trzeba to, słuchajcie, przyznać, naprawdę robi to całkiem sporą robotę, to jest fajne. No w takim razie, jak sobie skraftuję trochę tych Evil Pumpkinów i zaznaczę Equip Best, to po prostu będę miał same tutaj Evil Pumpkiny. Tak mi się wydaje, słuchajcie, że to w tym kierunku poszło, dlatego że ten ma 65, a tutaj, słuchajcie, okej, oni mają troszeczkę więcej. No dobra, ale my, słuchajcie, w tym odcinku zrobimy kilka ciekawych rzeczy. No, mianowicie chciałbym, słuchajcie, dokupić kolejne peciki. Nie można więcej. O, wow. No dobra, ale my zrobiliśmy bardzo dużo, słuchajcie, odrodzeń i tak dalej. Tutaj w ogóle mamy też do odbierania, słuchajcie, różne fajne rzeczy. Tutaj za 250 robuxów mamy, słuchajcie, 50% winków i 50% power, ale tutaj chodzi, że dwa razy więcej, czy nie? Bo tu na przykład wersja pro daje, że masz dwa razy więcej wygranych i dwa razy więcej siły. Tylko że to już jest takie trochę cheatowanie, co? Wykupywanie tych rzeczy. Serio, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jeśli już, to bym, słuchajcie, użył czegoś takiego, żeby kupić tutaj poteczki na siłę, żeby kupić poteczki na więcej, słuchajcie, wygranych, to właśnie teraz zrobimy. To jest, słuchajcie, bardzo dobry plan. Patrzcie, wyposażymy sobie tutaj ładnie, pięknie. Tutaj akurat mamy 4 takie, więc mogę sobie wyposażyć, ale mamy do kupienia aurę. Popatrzcie, możemy za 500 robuxów kupić aurę, więc to możemy zaraz wypróbować. Tylko zanim jeszcze, słuchajcie, to walniemy, no to mamy tyle kasy, że tak, robimy, słuchajcie, odrodzenia. Oj, nawet na jedno mnie nie stać. No właśnie, to jest lipa. Ale żeby nie było, tego long claw, czyli tego drugiego najlepszego w tym świecie, rozwalamy, słuchajcie, bez problemu. Mamy dwa razy więcej od niego siły i dostajemy naprawdę dużo pucharków. Natomiast tego Nightfall nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, tyknąć, bo on ma naprawdę dużo więcej siły od nas. Ale teraz zabieramy 746 na jedno uderzenie, więc całkiem sporo. Tu natomiast, słuchajcie, czy my możemy rozwalić tego bossa? O kurde, on ma 100 miliardów. O wow, no to w ogóle nie mamy szans. Ale za to, słuchajcie, stać nas na jajka. I to naprawdę na dużo jajek. I te jajka zbustują nam na pewno siłę. I właśnie taki jest plan. Dostajemy, słuchajcie, Aquabanego, którego już jednego, słuchajcie, mamy. Więc jak wezmę Equip Best, to, słuchajcie, mamy drugiego wyposażonego.
złożonego, a zaraz spróbujemy zrobić go na złoto. Mamy tak dużo kasy, że ja tych jajek chciałbym naprawdę dużo, słuchajcie, pootwierać. Aha, coś tak czułem, że będzie jak łabany. Ale patrzcie, jak skraftujemy na złoto, słuchajcie, i teraz damy equip best, no to słuchajcie, on już ma 112 siły i teraz zbieramy po 802 na raz kliknięcia. Dobra, okej, okay, tutaj, żeby otwierać potrójnie jajka, to trzeba kupować Game Passa, spoko, widzę, że auto też, ale ja mogę sobie na razie poklikać, słuchajcie, nie mam z tym żadnego problemu. Otwieramy sobie, mamy bany common, no to to oczywiście nas nie satysfakcjonuje, my potrzebujemy, słuchajcie, tutaj inne peciki. Uuu, fuzzy bany, legenda, 1% szans nie na niego był? O, wow, to ile on będzie, słuchajcie, dawał fuzzy bany? Stówkę równą. No dobra, no to słuchajcie, robi nam się coraz ciekawiej, serio, tego się nie spodziewałem, nice, dobrze, ale czy zwykłe bany w ogóle do czegoś nam się, słuchajcie, przyda? Muszę zobaczyć, on ma 63, jak go skraftujemy, słuchajcie, na złoto, no nie? To on ma, słuchajcie, po 95, a potem są nawet shiny, czyli tak, one nam się, słuchajcie, przydadzą. No dobra, no to dawajcie, otwieramy, słuchajcie, otwieramy, 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 robimy, słuchajcie, te jajeczka na, jak najlepiej się tylko da i potem, słuchajcie, będę mógł zostawić kompa, żeby faktycznie porobić, słuchajcie, tej siły i zrobimy odrodzenie, a przynajmniej taki jest plan, bo teraz już dostajemy całkiem sporo, bo 850 tysięcy na jedno kliknięcie, ale ja bym chciał tak z dwa, nie wiem, miliony teraz dzięki tym jajkom zrobić, o ile nam się uda. Szkoda, że się po prostu nie da wyposażać więcej tych petów. Myślałem, że to można zrobić, ale jak sami widzicie, niestety nie, więc trochę szkoda. No ale dobra, dawaj, aquabany kolejny, spoko. Jak zrobimy, słuchajcie, te wersje shiny, no bo najpierw jest złota, a potem w tej grze jest świecąca, a nie tęczowa, to naprawdę te peciki mogą, słuchajcie, oddawać i zaraz się o tym przekonamy. Serio, jak to wszystko pięknie połączymy. Dobra, jeszcze, słuchajcie, dwa sobie otworzę i wtedy je łączymy i naprawdę będzie grubo. Naprawdę będzie już, słuchajcie, potężny. Dobra, jeden bany, okej, spoko. I jeszcze jeden, słuchajcie, króliczek. Niech nam tutaj wleci do kolekcji, dobra. Okej, no jest króliczek, wiadomo, one cały czas będą nam tak wylatywać. Dobra, to kraftujemy, słuchajcie, na złoto. Tutaj, słuchajcie, kraftujemy na złoto. Teraz, słuchajcie, tutaj. Okej, na razie tego na złoto zrobić nie możemy, ale gold bany możemy skraftować na shiny. Teraz klikamy equip best i na pewno ten shiny tutaj będzie. A on daje 127. No dobra, no to dużo, słuchajcie. Tutaj te aquabany też chciałbym, słuchajcie, połączyć jakoś ładnie, pięknie. Więc jeszcze jednego aquabanego potrzebuję, widzowie. Ewidentnie potrzebuję jednego aquabany i nie tym razem. Ale wiecie co? Ja chyba kupię to auto open. Naprawdę, serio, za 200 robuxów to jest tylko. A przynajmniej nie będę musiał nic klikać. Zostawię kompa i niech same się te jajka otwierają, no nie? Wiadomo, ale daj mi tego jednego aquabanego. Zobaczymy. Zobaczymy, na ile on jest dobry. I uwaga, zwykły bany. No i dobra, jest aquabany, czyli dokładnie to, o co nam, słuchajcie, chodziło. Teraz robimy sobie go na złotego i gold aquabany. No właśnie, on daje po 112, a zaraz będziemy mogli spróbować zrobić shiny. No i dobra, nasze pety teraz dają, słuchajcie, 700 tej siły, prawda? Mamy 8 miliardów, więc całkiem nie najgorzej, ale problem jest taki, że słuchajcie, my potrzebujemy więcej siły, a nie zarabiania w tym momencie. Dobra, odbierzmy sobie tutaj ładnie to, tutaj też mamy to do odebrania, więc całkiem spoko. I chyba za 200 robuxów bym to kupił, słuchajcie, siła razy 2. Zobaczmy, ile nam to da. Czy to faktycznie będę zbierał dwa razy więcej siły, czy po prostu teraz mi przyjdzie dwa razy więcej siły, czy podczas bicia będę miał dwa razy więcej siły. Uwaga, a ty! 2,1 miliona zdobywam na jedno kliknięcie, czyli to na kliknięcia działa. Ej, to dobrze wydane robuxy, słuchajcie, bo popatrzcie, jak to teraz zapyla. Ej, dobrze zapyla, naprawdę nieźle. No do tego gościa, słuchajcie, nam jeszcze bardzo dużo brakuje, bo 44 miliardy trzeba mieć, ale słuchajcie, mam nadzieję, że jeżeli teraz zostawię auto train ona, to może się, słuchajcie, nam to tutaj opłacić. I dodatkowo, jeżeli zostawię teraz auto train on, to chyba też mogę otwierać jajka, prawda? Że i mi się robi jedno, i robi mi się drugie. No, dobra, to to jest spoko. To teraz, słuchajcie, tylko żeby nie zablokowało mi się miejsce, bo mam tylko 49 tutaj, to muszę coś pousuwać. Dobra, usuwam chyba, słuchajcie, wszystko, czego nie używam w tym momencie. Raczej ja bym tak to zrobił. Teraz bym podszedł tutaj do auto delete i teraz tak, co my chcemy wywalić, słuchajcie? Na pewno chcemy common wywalić, no bo common nam się nie przyda, a czy rerki nam się przydadzą? Słuchajcie, jeżeli ja tyle jajek mam otwierać, to rerki też bym... Ja bym ją wywalił. Ja bym zostawił tylko legendary i epiki, słuchajcie. I niech teraz on to zbiera. Let's go! No i popatrzcie, no był tutaj ten aquabany i od razu zrobił się na auto delete. Chciałbym wam pokazać, jak to tutaj funkcjonuje. No i widzicie, samo się usuwa, więc nie tracę miejsca. A ja sobie pójdę teraz coś nagrywać.
Stumble Guys. Wrócę za godzinę i zobaczymy, jakie będziemy mieli pety. No i dobra, słuchajcie, minęło trochę czasu. Popatrzcie, mamy prawie 30 miliardów siły i 1 milion na jedno kliknięcie. To daje, słuchajcie, sytuację, że jak podchodzimy do tego Long Claw, to popatrzcie, jak łatwo to rozwalić. Okej, serio, to jest naprawdę łatwa sprawa. A my jeszcze mamy te potki, które dają nam więcej siły, więc zaraz możemy to wykorzystać. Jeżeli chodzi, no dawaj, trenuj. Jeżeli chodzi o tego gościa, no to tutaj możemy zobaczyć w sumie, jak to będzie wyglądało. Czy od razu tak super szybko przegramy? Nie! Wcale nie musimy tego prze... O! Oram go, widzowie! Jazda z nim! Dawaj, 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 dawaj! To jest do zrobienia! Ja myślałem, że to jest w ogóle nie do zrobienia, a my jesteśmy blisko, słuchajcie. No da... Nie! Nie da rady, słuchajcie, popatrzcie na to. No on nas przeważa, ale poczekam dosłownie 2 minuty i powinno, słuchajcie, nam się już wtedy udać go rozwalić. Więc niech chłop sobie tutaj nabija tą siłę, a ja sobie podbieram, słuchajcie, fajne rzeczy. Na przykład tutaj eventowe jajo. Właśnie! Ej, przecież my tyle petów zrobiliśmy, a ja tego jeszcze nie sprawdziłem, bo przecież zostawiłem kompa, który sobie tam chodził, no nie? Odbieram sobie tutaj to, odbiorę sobie to, jakaś poteczka tutaj ładna, całkiem fajna. Tutaj też, słuchajcie, jest do wyklucia Baju Jajo Space Egg, ale tutaj nie spodziewałem się niczego fantastycznego. Mega Alien, to już go mieliśmy i go nawet chyba usuwaliśmy, więc rozumiecie, no nie, że trochę tutaj lipa. To jest fajne, że tutaj możemy zdobyć, słuchajcie, jakieś nowe rzeczy, tylko to wszystko, słuchajcie, trzeba najpierw posprawdzać, co mam zrobione, a co nie, na przykład, no nie, w różnych wyzwaniach. A widzę, że w tych wyzwaniach to ja raczej mam mało zrobione niż dużo zrobione, no nie, więc jakby kumacie, no tutaj byłem naprawdę, naprawdę blisko, ale już nie ma żadnego takiego do odebrania. Jest 0 left, prawda? Tu jest 700 na przykład left. A tu jest obtain Moonblade, a ja nie wiem w ogóle, gdzie jest Moonblade. Czy to jest w ogóle tutaj, czy to jest w tamtym świecie? Podejrzewam, że w ogóle w tamtym świecie. Ale się wróćmy, słuchajcie, żeby nie było. Return to Castle i dobra, czy tu jest jakiś Moonblade? Excalibur? Nie, nie ma. W tym świecie to, słuchajcie, chyba nie mamy czego szukać naprawdę. Ale za to mamy, słuchajcie, czego szukać. Czekajcie, mam tutaj wybrany, mam go wybrany. Dobra, chciałem się upewnić. Tutaj mamy, słuchajcie, naprawdę całkiem sporo. Blok bany, on daje 81,6. A czy mamy coś naprawdę hardkorowego? Fuzzy bany, demonic dominus. O Jezus Maria, ale tragedia. Ten mega alien też, to wiecie co? Ja sobie pozwolę go usunąć, pozwolę sobie, słuchajcie, usunąć tego gościa, nie, infernal demon. Czekajcie, demonic dominus, on był taki słaby. To go sobie w takim razie deletujemy. I słuchajcie, chciałem zobaczyć jeszcze tego. Tego, no Jezu, on też jest beznadziejny. Dobra, deletujemy go, żeby po prostu nam nie mieszał. No nie, żeby nie przeszkadzał. Mamy tutaj, słuchajcie, same block bany i mamy właśnie, słuchajcie, tego fuzzy bany, czyli czy mogliśmy coś lepszego, słuchajcie, trafić? Mogliśmy mitika, ale na to jest gigantycznie mała szansa, więc rozumiem, że to się nie udało. Więc teraz tak, bierzemy, słuchajcie, fuzzy bany i robimy craft gold. Teraz, słuchajcie, jak on jest skraftowany na złoto, to, słuchajcie, klikamy equip best i teraz gold bany, on, słuchajcie, to jest gold fuzzy bany, daje 150 siły. No to dużo, bo już teraz zdobywamy 1,1 milion, więc jest różnica. Teraz tak, słuchajcie, skraftujmy blok bany, słuchajcie, tutaj na goldy, a potem skraftujemy je, słuchajcie, na te shiny. Dokładnie taki jest plan. Mamy tego całkiem sporo, więc rozumiecie, no nie? Ciśniemy to, słuchajcie, ciśniemy to, widzowie. Dobra, czyli tak, cały czas craft gold, okej. Okay. Tutaj dalej, mamy więcej tych goldów, mamy tego więcej, więc craftuj. A ten Boshiro, słuchajcie, na ile on jest dobry bądź słaby? Okej, 70 daje, to nie najwięcej. Ale teraz, słuchajcie, craft shiny robimy. Oj, shiny block bany daje 163. No to to już jest mocne, bo robimy kolejnego. I czy mogę zrobić jeszcze jednego? Nie! Mamy dwa takie. Szkoda, to by się przydało. Ale jak zaznaczymy equip best, to z 780 robi nam się 960. I teraz po 1,4 miliona zbieramy na jedno, słuchajcie, takie dziabnięcie. Więc pytanie, czy ja jestem w stanie coś tutaj usunąć? Raczej bym na razie tego nie usuwał. Nasz najgorszy pet, słuchajcie, w tym momencie ma tutaj 122,4, 122,4, 112 ma najgorszy nasz pet, no nie? Jak zaznaczę to equip best, nic się nie zmienia. A najlepszy nasz pet ma 163. No to już się robi całkiem ciekawie, co? Dobra, popatrzcie, mamy 31,7 miliarda siły i myślicie, że już rozwalimy tego gościa, czy nie? Zarobku, słuchajcie, tutaj nie mamy na tyle, żeby kolejne jajka pokupować, ale jestem naprawdę ciekaw, czy już go rozpykamy, bo serio, no to się musi w końcu stać. Dawajcie, klikamy go i uwaga, no idzie tej, idzie naprawdę nieźle, na zasadzie, że nie jest super, ale to już musi się teraz stać, słuchajcie, jesteśmy poza wykrzyknikiem, więc klikam, 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 no on ma, słuchajcie, od nas o 13 miliardów więcej siły. Wow, ej, dobra, to jest strasznie męczące, słuchajcie, zadanie, ale dawaj, 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 chłopie, zamieniam tutaj rękę teraz. Okej, lewo, jak przyspieszyła! No dawaj, 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 dawaj. Dobra, prawa, prawa, szybko, 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 dobra! Mamy to! Mamy, słuchajcie, 3,75, ej, dobra, to dużo. A tutaj musimy mieć, słuchajcie, dwa... Wow! Przeszedłem do kolejnego świata! Ale...
Ja nie mam przecież wcale 20 milionów, trzeba mieć 20 milionów, słuchajcie. Dobra, nie wiem. A czy tego typeczka będziemy w ogóle w stanie rozwalić? Słuchajcie, wydaje mi się, że nie, on ma 100 miliardów siły, więc no rozumiecie. Oj nie, to w ogóle bez szans, ale dlaczego tu mamy przejście? Tego nie wiem, ale daję tutaj autotraina i słuchajcie, zarabiamy po 1,5 miliona teraz. O! Nowe kliki, teraz po 4 mamy. Tak, te kliki strasznie oddają, tylko gdzie one teraz są? Czekaj, tutaj mamy w mieczach, okej, mamy go wyposażonego. Dobra, bo wiecie, dobrze go mieć, no nie? On jednak, słuchajcie, jest bardzo dobrym mieczem, więc no, teraz go ekwipujemy i siemano. Zbieramy po 5 milionów teraz na raz. Jesteśmy w ogóle w jakimś bardzo zimnym świecie, słuchajcie. I tutaj są jajeczka. Pytanie, czy tu jajeczko za 6 milionów będzie w ogóle lepsze niż tamto za 2 miliony? No powinno być to sporo, no nie? Tu się w ogóle da trenować. Okej. I tu są te upgrade'y. No mam go, no nie? Te 160. Ale tu potrzebujemy 44 miliardy siły, żeby odblokować kolejne kliknięcia. Natomiast ile potrzeba na te miecze, słuchajcie? Zobaczmy ten miecz. O, 280 miliardów? Okej. To tutaj autotrain musi być włączony na nie wiem jak długo, słuchajcie. To, no dobra, to ewidentnie trzeba tym pocisnąć, no nie? Ewidentnie to musi zrobić robotę, bo i tak już mamy po 4,3 miliarda. Dobra, to słuchajcie, ja na razie bym chciał się wrócić, bo i tak zdobywamy w tym świecie dokładnie tyle samo, no nie? I pytanie, czy jak włączę, słuchajcie, autofighta, to czy on teraz będzie w stanie samemu wygrywać, czy nie? Tego nie wiem, słuchajcie. Oj, nie. Samemu to nie. Samemu to mu idzie dość, powiedziałbym, słabo. Ale jak ja to robię, to teraz, słuchajcie, powinno troszeczkę pójść lepiej, prawda? Samemu, jak sobie tutaj poklikam. No idzie, ale to... O Jezu, to ciężko. A dobra, bo chciałem porównać, ile tu się zarabia. Tutaj było 3,5 chyba miliona, prawda, za jedną wygraną, więc nawet całkiem sporo. I chcę to jajko, słuchajcie, otworzyć. Natomiast w tamtym, poprzednim mieczu chyba było 750 tysięcy, więc różnica jest naprawdę... powiedziałbym, że kolosalna. Powiedziałbym, że naprawdę, słuchajcie, strasznie duża jest ta różnica. Dobra, rozwalmy tego typa. Okej. I teraz, słuchajcie, pójdźmy sobie do tego świata. Tutaj oczywiście niech on nabija cały czas tą siłę. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. I tu są jajeczka, tak, po 6 milionów. Są, słuchajcie, po 27, po 130, 630, 2,5 miliarda i 10 miliardów oraz oczywiście robuxowe. Wow! Czemu tu jest jakiś... gość w lodzie. Wow. Co tu się dzieje? Ej, dobra, strasznie mocna jest ta gra. Naprawdę, strasznie mocna. To jest jakiś bałwaniarz. I tutaj, słuchajcie, jest gość, który też jest jakimś... Okej. Na niego trzeba mieć, słuchajcie, 2 i 3 kwadryliona, czy tam kwintyliona siły, więc nieźle. Ale ja chciałem, słuchajcie, otworzyć jedno takie jajo i robimy to, bo może się okazać, że te jajka naprawdę dużo dadzą. I uwaga, komu... On się usunął. Bo ja zostawiłem to włączone. No i ja się teraz nie dowiem, ile on miał siły. No nie, no muszę się wrócić i muszę rozwalić tamtego kolesia, żeby się dopiero dowiedzieć. No i znowu, słuchajcie, minęła chwila i popatrzcie, jesteśmy dość blisko odblokowania tego, żeby 44 miliardy jakby tutaj były i wtedy będziemy mieli mocniejszy kliker. Ale tu mamy kolejne, słuchajcie, prezenty i słuchajcie, ja bym teraz chciał wrócić do tego świata, żeby zarobić właśnie na jajka. Pytanie, czy my teraz, w tym momencie już możemy go normalnie rozwalić, zostawić komputer i niech on sobie tutaj... Jak to jest możliwe? Przecież on sobie powinien bardzo dobrze radzić, no. Nawet jak tutaj klikam, słuchajcie, to jak dopiero to wyłączę i teraz doklikam, no to idzie, ale idzie naprawdę dość wolno. Więc ja nie wiem, czy ja nie muszę zostawić po prostu kompa z tym poprzednim mieczykiem, no bo naprawdę tam to już mocno może iść. Popatrzcie, ja bym zrobił tak, że wszedłbym do sklepu, wziąłbym teraz, słuchajcie, mikstury. I teraz nie mikstura na siłę, tylko na wygrywanie. Aktywuję ją i teraz auto fight on i tutaj to powinno być wziu, wziu, wziu. Zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. No dobra, nie jest super wziu, ale zarabiamy po 1,5 miliona. A tam jajka były na przykład po 6 milionów. Więc zaraz sobie je po prostu odblokujemy. No i oczywiście, nie wiem, czy dobrym pomysłem nie byłoby zrobić zaraz odrodzenia. O, mamy też odłamki. Zapomniałem o nich, do tych właśnie fajnych rzeczy. To czekajcie, na razie wyłączmy tego autofightona i zobaczmy, czy tutaj przypadkiem właśnie w kraftowaniu czegoś nie możemy zrobić. No tak, dobra, to jego kraftowanie nie ma sensu. Tutaj już wiemy, że Evil Pumpkin też nie ma sensu, czyli tylko to ma ewentualnie sens. To zostawiam autofight on, żeby on sam sobie tutaj walczył teraz. No i teraz tak, słuchajcie, jak wygląda sytuacja? Mamy 91 milionów, więc no powiedziałbym, że nie najgorzej. Oczywiście włączamy teraz tego autotraina, żeby on sobie tutaj zbierał tą siłę i potem będziemy mogli rozwalać kolejny, bo ile to 400 miliardów, wow. No dobra, ale zobaczymy, jak szybko to przyspieszy, kiedy na przykład 44 dobijemy, a to będzie no, w zasadzie zaraz, no nie, za moment. Tutaj mamy kolejne jajeczko, tylko ja nie wiem, czy już te magma egi w ogóle opłaca się otwierać, bo no powiedzmy sobie szczerze, no okej, Infernal Dragon Legendary,
stary, no to jest niby coś dobrego, tak? Popatrzcie, no. To powinno być, nie wiem już który, ale on będzie beznadziejny, znając życie. No właśnie, on daje 25, więc on jest po prostu do usunięcia. On nie ma w ogóle sensu tutaj, no nie? Tak samo ten gość, słuchajcie, no też go otworzymy. Space Egg, no nie? Ale co nam wypadnie? Znowu UFO nam wypadnie? Czy nic? Nie, jeszcze gorzej. Alien, który już nic nie daje tak totalnie. Natomiast my mamy w tym momencie pieniądze, żeby przetestować i to jajko, i to. Więc zacznijmy sobie, słuchajcie, od tego. Już nie ma autodelita, żeby nie było. Nie ma. Więc otwieramy i zobaczmy. Mieliśmy najgorszego i on się nam usunął, a teraz mamy Alien Blocka. No właśnie chyba tak samo, prawda? Alien Block, tak. I zobaczmy, na ile on jest słaby bądź dobry, bo może się okazać, słuchajcie, że on wcale nie jest taki beznadziejny. Dobra. Alien Block. On jest złoty, słuchajcie, i ma 68. On nie jest złoty. Okej. Okay. On nie jest złoty, tylko po prostu to jest jego taki kolor, no nie? Ale jest cienki strasznie. Nasz najgorszy pet ile ma? 112? Coś takiego. 122, no właśnie. Jeszcze jeden taki w ogóle złoty i zrobimy go na shiny. A ten shiny już nawet nieźle oddaje. Ale ja bym chciał przetestować teraz, słuchajcie, jeszcze to jajko. Może się okazać, że to jajko za 27 milionów już naprawdę zrobi dobrą robotę. Uwaga, 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 uwaga. I mamy rare. Mamy świnię, która, słuchajcie, nie jest najgorsza i jest z lepszego jajka, więc ona musi mieć ze 100 co najmniej. O Jezu, ona ma 90. Ej, dobra. To jest naprawdę słabe. To jest naprawdę słabe, słuchajcie, nie żartuję. Dobra, jeszcze jedno jajo takie otworzę. Zobaczmy, słuchajcie, może coś jeszcze fajniejszego nam się trafi. Okej, druga taka świnia. No to gdyby zrobić ją na wiadomo jakieś tam, no nie rare, tylko właśnie na te świecące, to byłoby naprawdę spoko. Tutaj w kraftowaniu dalej, słuchajcie, nic, ale ja sobie pomyślałem o tym, że powinniśmy podejść do tych jajek za 2 miliony i słuchajcie, którego my potrzebujemy? My potrzebujemy, słuchajcie, Block Bunny. Block Bunny to, słuchajcie, jest ten epic, prawda? No to słuchajcie, let's go w takim razie. Otwieramy, żeby zrobić go na shiny, bo on na shiny naprawdę, słuchajcie, robi robotę. Okej, okay, to włączamy auto. Mamy, słuchajcie, jeszcze na 15 jajek. Jeżeli wśród tego by się udało tych epickich trochę, to by było naprawdę spoko. Jak nie, no to po prostu to pousuwamy. A i tak musimy czekać, aż zbierze nam się trochę siły. Kurde, no z tymi epikami jest problem. Widzę, słuchajcie, że jest problem. A ja nie potrzebuję, nie mogę jednego, tylko potrzebuję, słuchajcie, więcej. Wydaje mi się, że potrzebuję ich ze 2 co najmniej i wtedy możemy to zrobić. Dobra, zobaczymy. No, zużyjmy całą kasę. I tak mamy 22,5 miliona, a zaraz będziemy tego kolejnego bossa rozwalać. I on już dawał po 3,5 miliona, a spotko będzie dawał 7, więc już będzie trochę lepiej i będziemy mogli uzbierać na sensowne jajeczka. W tym momencie mamy 42,5 miliarda, więc idzie to w dobrym kierunku, no ale wiadomo, no, trochę brakuje jeszcze. I na razie nie chcę robić odrodzeń, bo mam za dużo siły. Dopiero jak zarobimy trochę kasy i będziemy mieli naprawdę porządne jaja, to wtedy, słuchajcie, odrodzenie możemy walnąć, bo te odrodzenia bardzo dużo kosztują. Popatrzcie, stać nas tylko na 5 jajek i żadne z nich póki co nie było epickie, ani legendarne. Uuu, Block Bunny! To jest to, co chciałem, ale nie wiem, słuchajcie, czy jeden wystarczy. Wydaje mi się, że niestety nie. A w tym momencie, słuchajcie, otwieramy ostatnie jajko, bo tylko na tyle już w tym momencie nas stać. Więc odchodzimy od tego i teraz zobaczmy, słuchajcie, Block Bunny. Właśnie, nie zrobimy go teraz na gol. Natomiast za dosłownie moment będziemy mogli, słuchajcie, zrobić już to. I popatrzcie, w tym momencie zbieramy po 4,3 miliona za jedno kliknięcie. A ile nam się, słuchajcie, zrobi tego, jak będziemy mieli 44 miliardy? Mam nadzieję, że nie 4 i na przykład 3, tam 4, tylko na przykład 5 milionów. To już będzie spora różnica. No i uwaga, 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 equip i robi się 4,6. No to różnica mała, naprawdę niewielka, ale za to w tym momencie powinniśmy móc rozwalić, słuchajcie, tego typeczka naprawdę dość już łatwo, no. Mamy, słuchajcie, więcej od niego siły, więc błagam, niech to, słuchajcie, przejdzie na dobrą stronę. Aha. Wolniej chyba się nie da, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jak ja już klikam samemu myszką, no to to oddaję, słuchajcie, to już oddaję. Uwaga, ile my za to zarobimy? 7,5 miliona. No dobra, no to słuchajcie, to jest spoko kasa, bo za to możemy otwierać te jajka po 27 milionów. Na zasadzie, że ile my ich potrzebujemy? No 3 takie jajka, mniej więcej, no 4 bardziej. I wtedy mamy, słuchajcie, właśnie... znowu jakiś common. I otwieramy to bajo jajo. No to dawajcie, pozbierajmy do 27 milionów i zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie, więc dawaj, click to pull. Puluję to. No dawaj, puluj, puluj, byczku. Dobra, dobra, dobra. Teraz będziemy mieli 23 miliony i teraz jeszcze jedno i będziemy mieli już let's go. Dobra, dawaj, 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 rozwal go, rozwal go, rozwal go. Jedziemy z tobą tutaj, byczku. Dobra, okej. I teraz oczywiście auto train, żeby on sobie tutaj zbierał cały czas siłę. Ty! A za rozwalenie tego? Aha, dalej to jest 100 miliardów. Zapomniałem, że to nie ma żadnego sensu. Ale za to sens ma właśnie tutaj to jajko, tak? Za 27 milionów otworzymy
je, słuchajcie, zobaczymy co tutaj nam wyjdzie. Więc uwaga, pum 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 pum. Rare świnia, robimy złotą świnię w takim razie. Okej. Znaczy, no zobaczmy na ile ona będzie dobra. Gdzie jest, czekaj, equip best, czy ona się zaaplikowała? Tak, gold piggy 135. Okej, to jest mała różnica. Ale jednak, słuchajcie, to jest jednak zawsze jakaś różnica. Tego aquabanego, słuchajcie, też moglibyśmy spróbować. I zwykłego banego na złoto, no nie, dobra. Kolejnego, słuchajcie, na złoto, potem te na shiny, rozumiecie? Spróbujmy skraftować wszystko, co się da i zobaczyć, słuchajcie. O, ekwipujemy kolejny, słuchajcie, tutaj ten klik, więc całkiem spoko. Gold bany, o! No i dobra, teraz shiny powstał, słuchajcie, shiny, dobra. Fazy bany tu nie zrobimy, tutaj mamy dwa, takiego nie zrobimy. O, gold bany! Możemy zrobić na shiny, dobra. I teraz słuchajcie, equip best. I faktycznie zadziałał, popatrzcie. Mamy shiny aquabany 150. Mamy shiny banego 127. Mamy słuchajcie tutaj tą świnię. I mamy teraz po 1016 i popatrzcie. Po 5,2 miliona zdobywamy siły. No to już zrobiło robotę. A ile tutaj potrzeba, słuchajcie, 46 miliardów. No to za dosłownie moment będziemy mieli ten clicker, ale ten jest dopiero przy 7 trylionach? Jaki to ma sens? To jest jakiś gigantyczny przeskok, który nie wiadomo z jakiego powodu, słuchajcie, tak, nie wiem dlaczego to tak działa, ale uwaga, dobijamy do 46 i zobaczymy z 5,2, ile nam się, słuchajcie, robi, nam się 5,8, no to już jest, słuchajcie, spoko, ale to jest 7 trylionów, tego nie rozumiem, słuchajcie, no tego miecza, słuchajcie, to na pewno nam jest bardzo, bardzo daleko, ale sprawdzę, samemu klikając, jak zaspamuję myszkę, czy to da radę, czy nie da rady. Oj, za szybko, ewidentnie za szybko. Aczkolwiek tutaj powinno już być delikatnie inaczej. Dobra, chłop tutaj, słuchajcie, zbiera siłę. Ja sobie jeszcze patrzę. Tutaj tego nie skraftujemy. Ten Evil Pumpkin trochę mnie, słuchajcie, tutaj korci. Ale ja chciałem, słuchajcie, auto fight on włączyć. No teraz już naprawdę masz więcej siły. Chłopie, weź go poko... O Jezu, no jak długo. Dobra, nie, ja to po prostu muszę, słuchajcie, samemu klikać, bo ja bym bardzo chciał zobaczyć te kolejne jajka. Okej, fajnie, dostaliśmy kolejny odłamek, Evil Spider Piece, nie no, świetny, naprawdę świetny odłamek, ale dajcie mi kolejne bajo jajo. Ja bym, wiecie co, chciał sprawdzić to jajko za 130 milionów jeszcze w tym odcinku, dokładnie, dlatego teraz będę siedział i słuchajcie, będę to klikał najwyżej samemu, no trudno, słuchajcie, takie życie, dawaj, klikasz go. Ej, dobra, nie zauważyłem jednej rzeczy, słuchajcie, a mianowicie, że tutaj jest siła razy 3, czyli ja mógłbym, słuchajcie, kupić to, że po prostu będziemy mieli siłę razy 3? Chwila, moment, tak, można coś takiego, słuchajcie, tutaj zrobić, tak samo, że pucharki na zawsze są razy 2. O kurde, ej dobra, to bym na pewno użył. Tylko musicie mi pozwolić na to w komentarzu. Na zasadzie, że jeżeli mi napiszecie, żebym to zrobił, to ja to zrobię. Ale nie chcę potem, wiecie, że samemu to wybiorę, teraz kupię, a wy mi powiecie, ej Abera, ale nubowsko, że to kupiłeś, no nie? Więc wy musicie mi dać ewentualne pozwolenie. Ja natomiast teraz, słuchajcie, rozwalam po raz ostatni tego gościa. I mamy teraz 131 siły. Więc oczywiście autotrain tutaj wjeżdża. A my lecimy, słuchajcie, po to jajko. Myślicie, że to jajko odda? Bo ja się strasznie boję, że nie odda. Kurde, wiecie o co chodzi. Ono jest inaczej. My w tej cenie moglibyśmy mieć 5 tych jajek. A w tych 5 jajkach na pewno byśmy mieli jakąś postać, która jest dobra. Tak jak ta złota świnia. No nie jest jakaś hardkorowa, ale jest okej, prawda? Jest całkiem w porządku, no nie? Więc liczę na to, że tu naprawdę odda. Błagam, błagam, trzymajcie kciuki. Uwaga, pum! Openujemy jedno bajo jajo. I mamy common. To jest najgorsze, co może być, ale oby to było dobre. 110. No nie, to się nie załapie. On się nawet nie załapał. On się nawet nie załapał, a kosztował 130 milionów? No nie, to jest przesada trochę, widzowie, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj znalazłem coś takiego, że popatrzcie, jeżeli pokonam Nether's Bane, to będzie git, ale czy tutaj jest Nether's Bane, czy słuchajcie, o Jezu, nie pokonam tego nigdy, no dobra, to nie, myślałem, że to zrobię, ale dobra, otwórzmy sobie to jajko, skoro słuchajcie, je teraz dostaliśmy, zobaczymy, może coś będzie do... Świetny drop! No a niestety cała reszta, słuchajcie, jest tutaj, wiecie, no Moonblade na przykład, no to Moonblade to też jest tutaj, to przecież nie ma szans, czy ten Cybertooth. Ale na sam koniec zostaje nam OP Boshiro. I teraz, słuchajcie, zobaczmy, na ile on będzie dobry, bo ja go używałem, tak. I on jest nie najgorszy, jakby zrobić go na złoto, tylko trzeba by było mieć jeszcze jednego takiego, to wtedy mogłoby to naprawdę, słuchajcie, dać radę. Nie wiem, czy akurat złoty by się załapał do nas, bo u nas najgorszy pet ma teraz 127, tak?
No właśnie, ale może by dał radę. Tutaj mamy jeszcze do odebrania siłę, no ale to wiadomo, że nic nie daje. I mamy kroki, że będziemy szybciej chodzić. No to słuchajcie, 50 milionów kosztują te kroki. No to całkiem powiedziałbym, że dużo, no nie? To może jakiekolwiek kupmy, słuchajcie, które nie są jakoś hardkorowe, drogie. Te są za 2 miliony, to słuchajcie, kupmy sobie te. I teraz mam nadzieję przynajmniej, że będziemy szybciutko chodzić. No chopie, patrzcie jak szybko chodzi. Ej, no teraz to oddaję. No, prawie to nic nie kosztowało, a jesteśmy naprawdę szybciutcy. I następne odrodzenie kosztuje 760 milionów. Mnie się wydaje, że my musimy iść w odrodzenia, bo w ten sposób po 5,8 miliona nie zdobędziemy za szybko, słuchajcie, 400 miliardów. No właśnie, 40 to tak, ale 400 to już nie za bardzo. Ale ja znowu, słuchajcie, a czekajcie, bo tutaj prezencik. Robię autofight ona i chciałbym w końcu zostawić komputer, żeby on pracował z tym typem, tylko jak szybko... Okej, nie szybko, ale też nie wolno, widzowie. Wydaje mi się, że najzdrowszym pomysłem byłoby, słuchajcie, teraz włączyć to autofight on, zostawić tego typeczka, słuchajcie, żeby on walczył tak do 60 miliardów teraz w tym momencie i wtedy zostawiam kompa i będziemy mogli rozwalić kolejnych ludzi.